Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawe auto. Jest to Seat Toledo z bardzo przez Was lubianym i popularnym silnikiem 1.6, 8 zaworów MPI, idealnie dającym się do założenia gazu. A teraz powiem Państwu, że bardzo dużo osób pyta auta z troszeczkę mniejszą pojemnością, no i z możliwością instalacji LPG. Jest to takie auto, które mniej więcej spali koło dychy LPG, więc 30 zł na 100 km mniej więcej to wychodzi, więc można naprawdę sporo zaoszczędzić. Kolejną bardzo fajną rzeczą przy tym właśnie pojeździe jest bardzo niski przebieg. Ma ono tylko 158 tysięcy, przez co ten samochód mnie przede wszystkim skusił i też widać po jego stanie technicznym, że ktoś o niego dbał. Kolejny duży plus, gdzie przy tych samochodów dużo klientów zwraca na to uwagę, jest korozja. Na tym aucie nie znajdą Państwo korozji. Jest bardzo ładnie blacharsko utrzymane, jest też bezwypadkowe, więc warto, myślę, wziąć to pod uwagę. Jest to też taki, że tak powiem, jeden z trzech praktycznie można powiedzieć vanów, jakie oferował wtedy Seat, bo był też wiele lat stosowany jako marka w koncernie VAG sportowa, a w pewnym roku dostaliśmy tak jakby trzy wany: Alte, Alte XL i tego Toledo. Toledo ma naprawdę bardzo duży bagażnik. Jest to też fajna konkurencja dla Turana. Turany z tego roku, nawet te przedliftowe z niskimi przebiegami, takimi jak tutaj, to potrafią kosztować po 200, przepraszam, po 20 parę tysięcy, a no, oferują ciut więcej. Turan jest troszeczkę szerszy, ale dla osób, które potrzebują też bagażnika z tyłu włożyć dzieci, też jest to fajna opcja. Mamy tu też fajny lakierek, jak Państwo widzą, taki lekko jeansowo atramentowy metalik, fajne alufelgi z nowym wzorem, 16 cali, jakaś zmieniona końcóweczka wydechu, no tylko końcóweczka, więc to auto nie buczy, bardzo cicho pracuje. I tu taka historia, tam transport, który ostatnio przywoził mi ten samochód, to aż się zaśmiał, bo myślał, że to hybryda, bo był zapalony i nie było słychać praktycznie silnika. Są też fabrycznie lekko przyciemniane tylnie szyby, aby nasz tam w naszych pociech nie raziło słońce. Klocki opony w bardzo dobrym stanie. Ogólnie przy tym samochodzie nie ma nic na tą chwilę do zrobienia. Ewentualnie wiadomo, jakieś podstawy, jak sobie klient życzy, czy tam rozrząd, czy olej, to jak to zrobimy, mamy na parę lat spokoju. Mówię jeszcze o rozrządzie. Czy coś jeszcze mam do Wam dodać? No może Wam pokażę bagażnik, bo jest naprawdę duży, dwupoziomowy. Ale no nie pokażę Wam, bo nie wyjąłem kluczyka i musimy go odblokować. No, taki urok tych samochodów, jak nie wyjmiecie kluczyka, one mają autonapad, czyli zamykają się, gdzie kluczyk jest stacyjny. Spójrzcie na bagażnik, bardzo długi, pojemny, no i przede wszystkim dwupoziomowy. Tutaj mamy jeszcze kolejny schowek, możemy to wyjąć, będzie bardzo głęboki, a jeszcze pod tym małym schowkiem jest koło dojazdowe, więc jak ktoś nie lubi mieć stało naprawczego, zawsze tym autkiem sobie może spokojnie jechać w drogę. No jeszcze taki fajny przedziałek, żeby można sobie dzielić ten bagażnik na mniejsze części. To wnętrze pojazdu, ale zaczniemy sobie od ostatniego przeglądu, który ten samochód posiadał. Jest to przegląd z 2020 roku. W listopadzie miał 120 tysięcy km, więc to jest takie fajne potwierdzenie, na ile to auto ma. Mam jeszcze jakąś tam dodatkową gwarancję, gdy ktoś go kupował używanego. W 15 miał 43, jest też nalepka od wymiany rozrządu przy, już nie pamiętam ilu, a pod maską, i też jakieś tam kilka wymian. Więc tutaj przebieg mamy potwierdzony, no też wnętrze też jest w przyjemnym stanie. No ale zaczniemy sobie od lewej strony. Jak widzicie, tu jest boczek, 4 elektryczne szyby. Wygląda to tak, taka ciekawa faktura, lekko chropowata, ale ładniejszą jeszcze fakturę mamy tutaj na desce. Mi się to bardzo podoba, to jest taki a la carbon i to też jest takie dosyć miękkie, nie jest to wiadomo guma jak w Audi, ale dosyć miękkie to jest i wygląda to dość tak sportowo, można powiedzieć, no bo tak też był celowany troszeczkę ten samochód. Włącznik troszeczkę inny niż w gamie Volkswagena, większy, wygodniejszy. Tak to wygląda. Przechodzimy na środek. Środek taki zegar lekko odebrane z początkowych lat Alfy, czyli każdy ma swoją jakby taką tubę na środku, obrotomierz jak w sportowych samochodach. Na prawej stronie wisi też nam na nisko wskazówka od prędkości. No i widzicie, prędkość 50 to praktycznie już jest połowa licznika.
Mamy oczywiście przebieg, temperaturkę ładnie trzyma, jeszcze się rezerwa nie świeci, więc fajnie. Spójrzcie na kierownicę, nie jest zużyta, minimalne, ale to jest standard, wiadomo, no jak się auto użytkuje gdzieś tam w mniejszym ruchu. I ta kierownica w rękach jednak chodzi częściej. Tu też fajna opcja, schowek na okulary, bo na przykład Audi u mnie C7 nie ma w tym miejscu schowka. Dalej przechodzimy na konsolę środkową, to tak fajnie tutaj ładnie nam przychodzi w takie ala jajko. Radio jest, czy to miejsce na radio jest ogromne, też takie ala stylizowane na aluminium. Klimatyzacja sprawna, podgrzewane szyby, no radyjko, standardy. Dalej na środku jakiś mały schowek, miejsce na dwa kubki, gałka odręcznego. No i zapomniałem jeszcze wspomnieć, że tu mamy składane lusterka. Spójrzcie sobie, złożyły się nam ładnie. To też fajna sprawa, jak ktoś ma jakieś miejsce węższe do wjazdu. No i oczywiście tutaj ustawianie opon, centralny zamek, wyłączenie SP. Dalej deska przechodzi dalej w ten karbon. No cóż, został nam jeszcze do pokazania podłokietnik. Mamy dość podwójny tutaj schowek, dość pojemny. No i jeszcze jeden tutaj, jeszcze większy. Można jakąś buteleczkę półlitrową sobie schować. Ręczny. Fotel. Tak wygląda. Z tyłu mamy ISOFIX. I taki duży podłokietnik, którego możemy rozłożyć i też użyć na kubki. Zostało jeszcze pokazanie tutaj mojego fotela. Też wygląda przyjemnie. No i cóż, to o aucie wszystko. Jeżeli was film wam się podobał, zostawcie łapkę i subskrypcję. Zapraszam na wejście na moją stronę mavkarotomoto.pl oraz również odwiedzenie Instagrama mavkarauta. No i pamiętajcie standardowo, że każde auto u mnie jest opłacone, więc nie macie dodatkowych kosztów. Oraz do każdego auta możecie dokupić gwarancję do roku czasu. I jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu, mogę je po prostu w rozsądnych pieniądzach przywieźć na lawecie. Pozdrawiam, hej!